Za powstaniem takich oraz takich miejsc w Sosnowcu licznie opowiedzieli się mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego. Teraz czas na zamianę obywatelskich głosów w rzeczywistość. Wyłonione zostały już 3 firmy, które zajmą się budową rekreacyjnej infrastruktury. Pierwszym etapem jest wykonanie projektu, następnie będą przystępować do realizacji. Między innymi nie do poznania zmieni się ten plac przy ulicy Rodakowskiego na Środuli. Powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15x28 metrów oraz plac zabaw o powierzchni 300 m2. Nieopodal basenu na Niwce pojawią się za to elementy, które ucieszą wszystkich bez względu na wiek. 5 podwójnych urządzeń siłowych oraz plac zabaw z urządzeniami takimi jak urządzenie linowe do wspinania się, 2 duże zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownica, kiwaczki, karuzela. Podobnie będzie na Ordonówny, gdzie stanie strefa aktywności. Przewidujemy budowę placu zabaw wyposażonego w duży element zabawowy, jak również towarzyszące mu kiwaki przeznaczone dla małych dzieci, liczne huśtawki i karuzelę talerzową. Ponadto pojawią się tam również urządzenia siłowe podwójne i stoliki do gry w szachy. Siłownia na świeżym powietrzu pojawi się również nieopodal hali sportowej w dzielnicy Niwka. 5 podwójnych urządzeń siłowych oraz ławki i kosze na śmieci. Bezpieczne i przyjazne przedszkole. Tak nazywa się projekt, który zrealizowany zostanie przy ulicy Gospodarczej. Na placu zabaw znajdą się urządzenia takie jak duży zestaw zabawowy, różnorakie huśtawki, kiwaki, piaskownica, jak również powstanie tam sala zajęć terenowych. Z nowej infrastruktury zadowoleni będą też mieszkańcy odwiedzający Park Wygoda. 3 podwójne urządzenia siłowe, jeden duży zestaw zabawowy oraz huśtawka. Również się znajdzie na tym piaskownica, kiwaki oraz karuzela. 1300 m2 zajmować będzie kosmiczny park rozrywki dla dzieci i młodzieży w Klimontowie. Pojawią się zjeżdżalnie, zestawy zabawowe, kiwaki w kształcie rakiet, statków kosmicznych. Dodatkowo dla tej grupy mieszkańców, która preferuje ćwiczenia na świeżym powietrzu, pojawią się zestawy do street workoutu i urządzenia siłowe. Niewielka siłownia stanie też przy ulicy Maliny. Składa się ona z 3 podwójnych urządzeń siłowych. Dodatkowo znajdują się ławki oraz kosze na śmieci. Z kolei na Zagórzu przy Szkole Podstawowej nr 9 stworzone zostanie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne. Powstanie mini obserwatorium astronomiczne oraz plac zabaw składający się m.in. z huśtawek, z karuzeli oraz urządzenia do wspinaczki. Remontu i poszerzenia oferty doczeka się również to miejsce przy ulicy Braci Mieroszewskich. Duży zestaw zabawowy, 2 podwójne huśtawki, karuzele, bardzo duży pająk, oczywiście jest też piaskownica dla najmłodszych dzieci. Również na tym placu zabaw znajdują się, że tak powiem, kiwaczki, karuzela, 5 podwójnych urządzeń siłowych. Zmiany czeka też teren przedszkola nr 44 na ulicy Lubelskiej. Zostanie zamontowany taki duży statek piracki oraz urządzenia zabawowe jak kiwaki i karuzele. Całość uzupełni siłownia na świeżym powietrzu składająca się z 2 podwójnych urządzeń siłowych. Łącznie nowe siłownie i place zabaw pojawią się w 11 miejscach stolicy Zagłębia. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia te projekty powinny zostać zrealizowane do końca września. Więcej informacji o inwestycjach powstających w ramach budżetu partycypacyjnego na stronie www.konsultacje.sosnowiec.pl.